zagrać na Kibolska Piknik TV. Zapraszam Was na kibicowskie relacje z 29. kolejki Ekstraklasy. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie m.in. Fabryka chuliganów, Race na Murawie, Lazio przy Rejmonta. Zapraszam na piknik! Pasy, solidaryzując się z Zawiszakami, jak cała kibicowska Polska, nie udali się do Bydgoszczy. Tam natomiast trwał piknik, a większość osuchofanów po utracie trzeciej bramki przez gospodarzy opuściła stadion. Oficjalne źródła podają, że na trybunach tego dnia zasiadło niecałe 5 tysięcy widzów, co wydaje się być mocno zawyżonym wynikiem. Legionistom na to spotkanie przyznano 1000 biletów, jednak tym razem nie wszystkie udało się rozdysponować. Goście na to spotkanie docierali samochodami. Na sektorze zameldowali się w 813 osób, w tym delegacje BKS-u oraz Zagłębia Sosnowiec. Warszawiacy na płocie wywiesili 11 flag i głośno dopingowali swój zespół. Nie zabrakło też obustronnych uprzejmości, które zaczęły się jeszcze przed rozpoczęciem meczu. Frekwencja przy cichej tego dnia dopisała. Na płotach znalazło się 16 flag oraz 2 transparenty. Pierwszy odnosił się do reportażu wyemitowanego na temat kibiców ruchu przez znaną wszystkim zmijania się z prawdą stacją telewizyjną. Drugi transparent skierowany był w kierunku gości. O pracę w policji się staracie, w disco polo gracie. Czy wy wstydu nie macie? Konkretnie chodzi o 3 osoby z Zawiercia, które próbowały tam stworzyć fanklub Zagłębia Sosnowiec, a które to aplikowały do policji, z czego jeden się dostał, a w wolnych chwilach gra w teledyskach disco polo. W trakcie drugiej połowy niebiescy zaprezentowali oprawę. Na prostej pojawił się transparent. Kształtujemy ducha, hartujemy ciało, a chłopców zmieniamy w odważnych panów oraz sektorówka z pasów materiału, fabryka chuliganów. Dodatkowo odpalonych zostało kilka rac i 2 świece dymne, co spowodowało chwilowe zachmurzenie na cichej i przerwanie meczu. Ten mecz na żywo obejrzał komplet 9300 widzów. Torcida na ten najdalszy wyjazd w sezonie pierwszy raz w historii wybrała się specjalem. Goście jak zawsze mobilizowali się hasłem. Nieważne ile masz wyjazdów, ważne ile masz Szczecinów. Górnicy na sektorze zameldowali się w około 500 głów. Na płotach wywiesili kilka flag, w tym większość oldschoolowych. Portowcy wywiesili na swoim sektorze sporo flag oraz 2 transparenty. Pierwszy to kolorujemy, natomiast drugi o treści, o psie, który jeździł koleją. W trakcie spotkania na prostej została zaprezentowana baloniada. W Szczecinie zasiadło niecałe 8 tysięcy widzów. Goście z Białegostoku na to spotkanie wybrali się transportem kołowym. Na sektorze zameldowali się w około 300 głów. Na płocie wywiesili kilka flag.
Gospodarze uformowali skromny młyn i wywiesili kilka flag. Łącznie na stadionie pojawiło się 2,5 tysiąca widzów. Wrocławianie do rozdysponowania mieli 1500 wejściówek. Niestety nie udało im się wykorzystać wszystkich i z tego powodu zamiast dwóch specjalów do Poznania wyruszył jeden. Na stacji Poznań-Palędzie w momencie postoju pociągu nadjechał drugi, w którym znalazło się kilkunastu lechitów, którym to odebrano barwy. Wydarzenie to spowodowało opóźnienia i wzmożone kontrole, przez co fani Śląska na sektorze pojawili się dopiero w około 30 minucie spotkania. W klatce zameldowało się 921 osób, w tym 7 fanów Wisły Kraków, 5 kibiców Miedzi Legnica oraz 3 motorowców. Większość przyjezdnych miała ze sobą pasiaka. Ochrona nie pozwoliła gościom wnieść oprawy, przez co fani Śląska dali upust swoim emocjom w trakcie odpalenia pirotechniki. Kilka świeczek wylądowało na murawie. Po spotkaniu wrocławianie znowu mieli problemy ze smutnymi panami. Z Poznania wyjechali z 2,5-godzinnym opóźnieniem, a 8 osób zostało zatrzymanych. Gospodarze w kotle wywiesili 13 flag oraz transparent poświęcony akcji Kolorujemy. Lechici jeszcze przed meczem uczyli się nowej przyśpiewki, która zadebiutowała na wyjeździe w Łęcznej. W trakcie spotkania było też słychać okrzyki solidaryzujące się z fanami Śląska, którzy przebywali poza sektorem. Jednak kiedy wszyscy przybyli już na stadion, nie zabrakło obustronnych uprzejmości. Przy Bułgarskiej zasiadło ponad 22 tysiące widzów. W Gliwicach pojawiło się 221 głów z Bielska. Na płocie wywiesili 5 flag. W trakcie meczu przypominali o protestach, pozdrawiając kierownika do spraw bezpieczeństwa. Gospodarze oprócz standardowych flag wywiesili też 2 transparenty. Pierwszy odnośnie akcji Kolorujemy, a drugi wyznawcy konfitur skierowany w stronę Gieksy oraz Górnika. Na stadionie zjawiło się łącznie ponad 4,5 tysiąca widzów. Na wyjeździe w Gdańsku zameldowało się około 100 kibiców z Łęcznej. Na sektorze wywiesili kilka flag oraz transparent dla ziomka po szalu. Lechiści dość licznie stawili się na tym spotkaniu. Na sektorze najwierniejszych fanów zawisło sporo flag i przez całe spotkanie prowadzono doping. Na stadionie obecnych było prawie 24 tysiące widzów, co było najwyższą frekwencją w kolejce. Koroniarze tradycyjnie nie udali się na to spotkanie. W związku z tym fani Wisły przed stadionem w Kielcach wywiesili transparent. Wciąż się na nas napinacie, a na stadion nie wpuszczacie. Propozycje dla Was mamy, wbijcie na Reymonta Hamy. Na wejście piłkarzy Ultras Wisła zaprezentowała oprawę w postaci wycinanej sektorówki uzupełnionej po bokach chorągiewkami, która nawiązywała do królewskich tradycji Krakowa. Całość dopełnił transparent. Witaj w Krakowie, mieście królowej Polski. Oprawa ta miała być zaprezentowana na meczu z Górnikiem Zabrze, ale z powodu zbyt niskiej frekwencji została przełożona. Oprócz standardowych flag na sektorze Wisły pojawiło się także płótno Lazio Rzym, które wisiało na gnieździe. Oprócz tego oficjalnie po raz pierwszy gospodarze gościli przy Reymonta delegację rzymskiego Lazio. Grupy decyzyjne na Wiśle poinformowały, że dobre relacje panujące pomiędzy ekipami przekształciły się w przyjaźń i podczas derbów Rzymu zostanie przybita zgoda. Ten mecz na żywo oglądało ponad 10 tysięcy widzów. Jeśli chodzi o Ekstraklasę, to by było na tyle. Już jutro pojawią się relacje z niższych lig, na które serdecznie zapraszam. Aby być na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał. Odwiedzajcie stronę piknik.tv.pl oraz Face'a. Na razie kibole!